Mamy tu dwa trójkąty prostokątne i powiedzmy, że wiemy, że obydwa te trójkąty mają kąt, którego miara wynosi teta. Kąt przy wierzchołku A jest przystający do kąta przy wierzchołku D. Co możemy powiedzieć o tych dwóch trójkątach? Możemy powiedzieć dla dowolnego trójkąta, że jeżeli znamy dwa kąty wewnętrzne, to znamy też trzeci kąt, bo suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta wynosi 180 stopni. To oznacza, że jeżeli dwa kąty są takie same, to trzeci kąt też będzie taki sam. A jeżeli trzy kąty są odpowiednio parami takie same, to mamy do czynienia z trójkątami podobnymi. Wytłumaczmy dokładnie, co to znaczy. Jeżeli ten kąt ma miarę teta stopni, a ten kąt ma miarę 90 stopni i suma miar wszystkich trzech kątów wynosi 180 stopni, to to oznacza, że ten kąt plus ten kąt to razem 90 stopni. Kąt prosty to 90 stopni, czyli te dwa kąty w sumie też mają 90 stopni. Czyli są to kąty dopełniające się. Czyli miara tego kąta wynosi 90 stopni minus teta. Ten sam sposób myślenia możemy zastosować w tym trójkącie. Tutaj mamy już 90 stopni, kąt prosty. Pozostałe 90 stopni musi być rozdzielone pomiędzy kątem teta i tym kątem. Czyli miara tego kąta wynosi 90 stopni minus teta. Mamy trzy pary kątów przystających, czyli są to trójkąty podobne. Dlaczego mogłoby to być interesujące? Wiemy z geometrii, że stosunki długości odpowiadających sobie boków w trójkątach podobnych są takie same. W takim razie zobaczmy, które boki sobie nawzajem odpowiadają w tych trójkątach. Najprościej w trójkącie prostokątnym zacząć od przeciwprostokątnej, bo od razu wiadomo, który to bok. W tym trójkącie bok AB jest przeciwprostokątną i odpowiada jej przeciwprostokątna w tym trójkącie, czyli bok DE. To jest przeciwprostokątna i to też jest przeciwprostokątna. Następny bok, powiedzmy, że BC w tym trójkącie. Jaki jest jego odpowiednik w drugim trójkącie? Możemy na ten bok spojrzeć jako na bok leżący naprzeciwko kąta teta. Jeżeli z kąta teta przeniesiemy się na przeciwległą stronę trójkąta, to znajdziemy się na interesującym nas boku. W tym trójkącie naprzeciwko kąta teta leży bok BC. W tym trójkącie naprzeciwko kąta teta leży bok EF, czyli odpowiednikiem boku BC jest bok EF. I zostaje nam trzeci bok AC i możemy na niego spojrzeć jako na bok, który razem z przeciwprostokątną tworzy kąt teta. Można powiedzieć, że jest to bok przylegający do kąta teta, jednocześnie nie będący przeciwprostokątną. Wierzchołkowi A odpowiada wierzchołek D, więc bokowi AC odpowiada bok DF. Zaznaczamy odpowiadające sobie boki, bo chcemy pokazać, że stosunki długości odpowiadających sobie boków w trójkątach podobnych są takie same. Czyli na przykład stosunek długości boku BC do długości przeciwprostokątnej BA będzie równy EF do ED. Długość boku EF do długości boku ED. Możemy też zapisać, że na przykład długość boku AC do długości przeciwprostokątnej, czyli AB, równa się DF do DE. Długość boku zielonego do długości boku pomarańczowego. To są trójkąty podobne, czyli boki parami odpowiadają sobie. Stosunki długości takich par boków są równe. Możemy na tej samej zasadzie wymienić jeszcze parę takich równości, stosunków długości boków. Możemy na przykład zapisać jeszcze, że niebieski do zielonego jest równe niebieski do zielonego. Czyli BC do CA równa się EF do DF. Wszystkie te równania są prawdziwe, bo są to trójkąty podobne. Takie równania są prawdziwe dla każdej pary trójkątów podobnych. Dla każdej pary trójkątów prostokątnych, w których jeden z kątów ostrych ma miarę teta. Taką samą w obydwu trójkątach. Takie dwa trójkąty są podobne i dla takich dwóch trójkątów każde z takich równań jest prawdziwe. Możemy teraz nazwać te stosunki w zależności od położenia względem kąta teta. Z punktu widzenia kąta teta, bok niebieski leży naprzeciwko, jest bokiem przeciwległym. Bok pomarańczowy jest z każdego punktu widzenia przeciwprostokątną, czyli z punktu widzenia kąta teta, ten stosunek to stosunek długości boku przeciwległego do przeciwprostokątnej. Powtarzam tyle razy, że to z punktu widzenia kąta teta, bo jeżeli spojrzymy z drugiej strony, z punktu widzenia drugiego kąta ostrego, kąta B, to bok niebieski jest bokiem przylegającym, a nie bokiem przeciwległym. Na razie patrzmy na wszystkie stosunki długości z perspektywy kąta teta. Jak możemy nazwać drugie równanie? AB i DE to znowu są przeciwprostokątne, obojętnie z jakiej perspektywy patrzymy. Jakie to boki AC i DF? Dla kąta teta to boki przylegające. Przylegające, które równocześnie nie są przeciwprostokątnymi. To jest bok przylegający do kąta Teta, i to jest również bok przylegający do kąta Teta. Jednocześnie są to boki przeciwległe dla kąta B albo dla kąta E, ale z perspektywy kąta Teta są to boki przylegające, czyli ten stosunek określa długości boków przylegających do długości przeciwprostokątnych. I ostatnie równanie ostatni stosunek długości boków. To stosunek długości boków przeciwległych do długości boków przylegających. To bardzo ważne zależności i pojawiają się one w wielu zadaniach. Zapamiętajcie, że dla każdych dwóch trójkątów podobnych, które mają kąt ostry teta taki sam, stosunek długości boku przeciwległego do długości przeciwprostokątnej jest dla obydwu trójkątów taki sam. Stosunek długości boku przylegającego do długości przeciwprostokątnej jest. Dla obydwu trójkątów taki sam. I stosunek długości boku przeciwległego do długości boku przylegającego jest również dla obydwu takich trójkątów taki sam. I ponieważ są to bardzo ważne sprawy, to matematycy postanowili nadać im specjalne nazwy. Ten stosunek nazywa się sinus kąta teta. Dowiemy się w przyszłości więcej na ten temat. Ten stosunek z definicji nazywa się cosinus kąta teta. A ten stosunek, taka jest jego definicja, nazywa się tangens kąta teta. Ludzie zorientowali się, że obojętnie jaki jest kąt teta, to w trójkątach podobnych ten stosunek zawsze będzie taki sam. Ten stosunek będzie taki sam i ten stosunek będzie taki sam. Sinus to przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej, Kosinus to przyprostokątna przyległa do przeciwprostokątnej, a tangens to przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej. Są to również tak zwane funkcje trygonometryczne, ale o tym będziemy mówili więcej w następnych filmach.